Witajcie! Dwa dni temu na swojej oficjalnej stronie LEGO ogłosiło dyskontynuację nowej linii Bionicle. To oznacza koniec zestawu z tej serii. Szerzej na ten temat wypowiem się w innym filmiku. Dzisiaj chciałbym jedynie zaznaczyć, że nie oznacza to oczywiście końca moich recenzji setów z tej serii. Dzisiaj filmik, który chciałem dodać już dawno temu. Magazyn LEGO Bionicle, kolejna z legowych gazetek z dołączanym jako upominkiem mini modelem w saszetce. Wyjeżdżając wierzyłem, że bez problemu znajdę go w kioskach w Niemczech, po czym okazało się, że tam gdzie mieszkam nie ma tego w okolicy nigdzie. Gazetki Star Wars, Friends, Ninjago, żaden problem. Bionicle ani widu, ani słychu. No to kupiłem go w Polsce, jak wróciłem do kraju na tydzień. Zawiłe koleje losu, ale wreszcie mogę się zająć magazynem LEGO Bionicle numer 1 z dodatkiem w postaci mini czaszkowego skorpiona. Tak się prezentuje torebka z modelem. Odłóżmy to na razie na bok i wyjątkowo przejrzyjmy gazetkę. Nie interesuje mnie na ogół treść tych wszystkich magazynów, ale z uwagi na to, ilu fanów Bionicle mnie subskrybuje, przypuszczam, że niektórzy byliby tym zainteresowani. Wewnątrz znajdziemy coś jeszcze, osobną stronę z czymś do wycięcia. Maskę obrońcy ognia, czy strażnika ognia. A z drugiej strony, maska obrońcy dżungli. Wybitne to nie jest, ale jakieś dziecko może ucieszyłoby się z takiego dodatku. Na ogół nie robię takich rzeczy, ale tym razem zrobię wyjątek po prostu dla beki. Jeśli wbijecie przynajmniej 100 lajków pod tym filmikiem, obiecuję wyciąć którąś z tych masek i pokazać się z nią na wizji. Chociaż na moją gębę będzie to troszeczkę małe. No a w samym magazynie przede wszystkim mamy komiksy. Są to fragmenty pierwszej graphic novel wypuszczanej rok temu, Gathering of the Toa. Pierwsza historyjka skupia się na walce z czachopająkami w regionie dżungli i przyzwaniu Toa. Jest ona oczywiście przedzielona niezbędnymi reklamami. Dalej jakieś proste łamigłówki, plakat do wypięcia, z jednej strony art z 2015, z drugiej promujący już ostatnią serię, Toa Uniterów. Dalej kolejny komiks skupiający się na przybyciu Onuły i ostatni opowiadający przygody Kopaki i Izotora, obrońcy lodu. A z tyłu okładki reklama kolejnego numeru z modelem pamiętanego z Journey to One Sokoła Ekimu. Mam nadzieję, że ten numer zostanie wydany mimo anulowania serii, bo model ptaszka bardzo mi się podoba. Co do samych komiksów, są one dosyć nierówne. Niektóre kadry, pomimo sporych uproszczeń w designie postaci, są całkiem ładne. Podoba mi się na przykład lekkie zróżnicowane w kształcie masek mieszkańców wyspy Okoto. Inne sceny z kolei wyszły trochę koślawo i przypominają nieco przeciętne fanarty z DeviantArta. Gdzieniegdzie dynamika kadrów jest ukazana całkiem fajnie, mimo tej schematycznej kreski, a gdzie indziej znowuż ten element nieco kuleje. Inna sprawa to tłumaczenie kwestii, które momentami naprawdę zgrzyta w zębach. Odnosi się wrażenie, że postacie mówią do siebie mocno sztucznie, trochę na zasadzie hej, wciśnijmy wszędzie jak to ma na imię, byleby tylko dzieciaki skojarzyły to z opisami z katalogów. Ponadto jedna postać żeńska w tłumaczeniu stała się nagle facetem. No bo hej, po co to sprawdzać i wnikać jakieś tam niuanse, co? Pomijając te zgrzyty, da się jednak te komiksy od biedy przeczytać, mimo że to oczywiście nie jest mój target, muszę przyznać, że budują trochę świat rebootu Bionicle i przybliżają niektóre kwestie. Jest trochę o życiu i tradycjach naokoło, to jest skrócona legenda o twórcach masek. Swoją drogą, jeśli Makuta tworzył o takie maski, to trudno się dziwić, że według fabuły maski Ekimu były bardziej preferowane na wyspie. To by było na tyle, jeśli chodzi o przybliżenie treści magazynu. Czas najwyższy zająć się naszym obłędnym czaszkowym skorpionem. Obłędnym. Złożenie stwora zajmuje naturalnie mniej niż minutę, a efekt końcowy, szczerze mówiąc, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Kiedy wyciekły pierwsze informacje na temat tego magazynu i modelu, dodatek był raczej krytykowany. Sam zresztą uznałem, że nie nadaje się do niczego innego jak na części i z takim zamysłem go kupiłem. Ostatecznie jednak muszę stwierdzić, że skorpion na żywo trochę zyskuje. Sylwetka jest całkiem fajna, trochę abstrakcyjna oczywiście, ale to w sumie można zaliczyć na plus. Skorpion jest dziwaczny, przez to pojedyncze oko wydaje się być bardziej mechaniczny niż organiczny. Moim zdaniem pasuje to całkiem do mrocznego i strasznego stworzenia. Pomimo bardzo prostej konstrukcji, niektóre detale całkiem fajnie się udały. Szczególnie podoba mi się gęba skorpiona. Te dwa kły idealnie podrabiają paszczękę.
a pomijając całokształt modelu, dostarcza on oczywiście garstki całkiem fajnych i przydatnych części. Mały tor z CCBS, 5 łączników, czarny pazur, krótkie kończyny w kolorze Cifa zielone jabłuszko, dostępne tylko w Uxarze, no i przede wszystkim pajęcze nóża z Chimy, wciąż mało dostępne i drogie na Bricklinku. Z przyjemnością zatem je powitałem i dla nich głównie kupiłem model. Skorpion odpowiednio wypozowany ma całkiem przyjemny rozmiar jak na promocyjny zestawik. Jest zbliżony wielkością do pułapek cienia z małych zestawów z obecnej fali. Same istoty żywiołów co prawda górują nad nim ogólnie masą, ale za to fajnie całkiem komponuje się stylistycznie i kolorystycznie z Umarakiem, dla którego może stanowić takiego mini peta, nie wiem, zwiadowcę, czy też dedykowane stworzenie żywiołu cienia, skoro Sokół Ekimo okazał się być w serialu Stworzeniem Światła. Podsumowując, pierwszy numer magazynu LEGO Bionicle oceniam pozytywnie. Dodatek w postaci klocków mi się podoba. Treść, jak to w wypadku tego typu gazetek, jest infantylna, ale od biedy da się ją przyswoić. Boli za to fakt, że magazyn ukazuje się strasznie późno i w zasadzie 99% jego zawartości dotyczy promocji setów i historii z ubiegłego roku. No nie ma co ukryć, marketing w wypadku nowej serii Bio był dość kulejący i mógł się przyczynić do słabej sprzedaży i w efekcie wycofania zestawów ze sklepowych półek i anulowania serii. Ale to już będzie temat do pogadanki na inny filmik. Na razie to by było na tyle. Oczekujcie kolejnych materiałów wkrótce. Cześć!